Niech cała negatywna energia zostanie przetransformowana. Niech wszystkie złe intencje, wszystko, co nam nie służy, wszystko, co przeciwko nam i nie wspiera naszego rozwoju, zostanie przetransformowane w pozytywną, twórczą, sprzyjającą i pełną miłości energię. Amen. Hej kochani, witam Was wszystkich serdecznie ponownie na naszym kanale Anielskie Przesłania. Z tej strony Dora, witajcie moi drodzy. Jeśli jesteś tutaj po raz pierwszy, witam Cię serdecznie. Zasubskrybuj koniecznie, żeby nas nie zgubić. Jeśli powracasz, witam Cię ponownie. Mam nadzieję, że masz się cudownie. Dziękuję kochani za każdy like, komentarz, subskrypcję, super podziękowania. Dziękuję z całego serducha za Waszą miłość. A więc to przesłanie będzie dla kogokolwiek ma dzisiaj być. Zobaczymy, z kim ma to rezonować, dla kogo dzisiaj otrzymamy tutaj wiadomości. A więc zacznijmy, kochani. Drogie anioły, przewodnicy duchowi, przodkowie, najwyższe istoty miłości i światła. Proszę, pomóżcie mi dziś w tym przekazie. Jakie najważniejsze wskazówki, porady, przekazy, wiadomości i informacje macie dziś dla naszego kolektywu, dla Gwiezdnych Ziaren. No kochani, nawodnij swój ogród. Dla niektórych z Was jest tutaj silne nawołanie, aby zadbać o siebie bardziej. Niektórzy szukają na zewnątrz, a trzeba gdzieś zadbać o siebie. Trzeba zadbać o wnętrze, o wewnątrz. Niektórzy z Was muszą wprowadzić najpierw w sobie harmonię i równowagę, zanim ona będzie zauważona na zewnątrz. Delikatność, odpoczynek, zdrowe odżywianie, dbałość o swoje ciało, pustka. Zobaczcie, kochani, głębokie uzdrawianie komórkowe. Także jest tutaj coś, co jest związane ze zdrowiem prawdopodobnie. Z uzdrawianiem fizycznym, emocjonalnym. Należy w tej chwili wcisnąć pauzę i zająć się sobą. Ktoś tutaj ucieka od odpowiedzialności za pewne rzeczy. Mam wrażenie, jakby tutaj było to, które jest z rzędu nawołanie. Tak jakby ktoś dostaje w kółko te wiadomości, ktoś się złości już, że jest w kółko tym samym słyszane, ale co ja mogę innego zrobić? Tak, to ma ogromny wpływ na to, gdzie w tej chwili jesteście, kochani. Mamy również karmiczne relacje oraz Twoje życie to płótno. Artysta, manifestacja, twórcza odpowiedzialność. Rozwój poprzez konflikt, poprzez różnice. Dbałość o siebie, również może z powodów jakichś zewnętrznych, dla kogoś. Niektórych z Was macie poczucie, że już nie macie dla kogo dbać o siebie i dlatego może zaprzestaliście. Jest tutaj, kochani, coś. Jakaś taka energia, pustka. Jest, tak. Tak to odbieram, kochani, od początku. Jakby było takie zagubienie, takie zmieszanie, poczucie rozkojarzenia, jakbyście mieli... Jakbyście nadal gdzieś błądzili. Przynajmniej takie macie odczucie. Dla mnie tutaj widzę, że Wy wiecie to, co powinniście wiedzieć, ale Wy macie odczucie, jakbyście nadal błądzili. Macie wszystko, czego Wam potrzeba, aby móc się uzdrowić. I to jest w tej chwili Wasz priorytet. Na tym się powinniście najbardziej skoncentrować. Nie starać się zrobić tutaj wielkiego skoku, wielkiego kroku na ten moment, tylko małymi krokami podejmować pewne działania, tak, aby ujrzeć swój cel. Jeszcze jedną kartę tutaj poproszę. Tak. Siedem Gwiezdnych Sióstr. Akt twórczy, gobelin, życia, ekspresja. Zdecydowanie ma to jakiś związek z kreacją, z czymś, co Wy musicie w jakiś sposób przetransformować, w jakiś sposób możecie się uleczyć. Jest tutaj coś. Możliwe, że zrobiliście coś już kiedyś, co pozwoliło Wam już się uleczyć, wrócić do równowagi, do pewności siebie. Być może dzięki temu zyskaliście pewność siebie. Zrobiliście coś i może to być dla Was nawołaniem, aby ponownie się nad tym skoncentrować, aby ponownie coś zrobić. Niektórzy z Was starają się dźwignąć pewien ciężar, który nie jest Waszym ciężarem, Waszym powołaniem. Próbujecie pomóc niektórym za wszelką cenę. A tutaj tak jakby jest w tej chwili dla Was nawołanie, aby się wycofać, aby zadbać o siebie. Wy w tej chwili potrzebujecie, aby zadbać o siebie. To jest dla Was, kochani, czas. Dobrze, zobaczmy, z kim to może mieć związek, jakie osoby ewentualnie, jakie znaki zodiaku, jakaś konkretna charakterystyka, która może to dotyczyć.
Może mieć to jakiś związek z waszymi wierzeniami odnośnie czegoś, czego nie możecie osiągnąć. Może czujecie, że coś was przed tym powstrzymuje. Komunikacje, porozumienie z innymi ludźmi, transport, może tutaj być mowa o rodzeństwie, może być tutaj mowa o podróżach, jakichś informacjach, dyskusjach. Panna może to mówić o pracy dla innych, o współpracy z innymi, w idealny sposób współpracowanie z innymi osobami dla innych ludzi. Koziorożec, tak, z oddaniem, tak jak widzę, tak jak, to może dotyczyć jakiejś waszej misji życiowej. Niektórzy z was tutaj odkrywają jakieś nowe początki. Możecie zmieniać się tutaj, również jeżeli chodzi o wygląd zewnętrzny, nie tylko wewnętrznie. Dla niektórych z was jesteście takim, wyróżniacie się w tłumie, bym powiedziała. Lubicie, jak macie coś innego, lubicie się w jakiś sposób wyróżniać. Ma to silny związek z waszym wizerunkiem publicznym, z tym, kim jesteście, może nawet z waszą karierą. Dzięki czemuś może jesteście bardziej, nie wiem, dostrzeżeni, wyróżnieni, zauważeni przez coś. Tak, to kim jesteś, dokładnie tak. Tak jak mówię, to twoja osobowość. Coś, co robisz we własnym interesie. Może to mówić o samoświadomości, o większym wglądzie w siebie. Może to też mówić o tym, że tak jakby pokłaniacie się nad pewnymi rzeczami, z którymi dotychczas sobie nie bardzo radziliście. Pewien gniew, złość może. Coś, z czym wiecie, że należy się już skonfrontować, że nie można tego odkładać dłużej, na bok. Jakaś sytuacja, która może być związana z finansami i gdzieś tutaj, no nie macie cierpliwości na pewne rzeczy. Musicie przeanalizować, czego tak naprawdę chcecie, bo tak jakby stoicie tutaj na rozdrożu i niektórzy z was nie do końca wiedzą, czego chcą. Możesz otrzymać to, czego chcesz, tak? Ale ty musisz wiedzieć, czego ty chcesz. Może tutaj trzeba przeanalizować pewne rzeczy. Dla niektórych z was jest duży konflikt, jeżeli chodzi o jakieś relacje w waszym życiu. Praca dla innych, współpraca z innymi. Tak jakby można wprowadzić tutaj jakiś eksperyment albo w jakiś sposób współpracować z innymi, ale kochani, o widzicie, i czakra gardła mi się tu blokuje. Może w dyplomatyczny sposób, aby współpraca powiodła się tak jak należy. Bardziej, aby to było partnerstwo, a nie przyjaźnie. Jest tutaj coś takiego, aby nie angażować w coś może swojej rodziny albo bliskich wam osób. Widać, że ktoś tutaj... Tak, nie... Ktoś tutaj ma takie, mogłabym powiedzieć, jakieś takie przywódcze zdolności, umiejętności. Zobaczcie, kochani, z tyłu w tle widać, jak tam wrona siedzi i dziubie właśnie na dachu. W tle ją widać, przyleciała, wpasowała nam się na wideo. Słyszałam, jak mi zakłóca. Mogą być tutaj u was jakieś rozpraszacze, tak jak tutaj mi się też to pokazało. Pewne rzeczy, tak jakby ktoś może nie akceptować tego, że ktoś ma inne poglądy, że ktoś podchodzi na przykład do pracy na luzie, tak? Ktoś ma pewne wymagania albo do jakiejś rzeczy, ktoś jest ukierunkowany na cel, ma być to tak i tak. I tak jakby praca z jakimiś ludźmi może wprowadzać pewne konflikty. Pracujesz w inny sposób niż inny. Dla niektórych z was może to mówić o tym, że najlepiej wam się pracuje samym, że nie lubicie współpracować, nie lubicie pracować z innymi ludźmi, nie lubicie, kiedy ktoś wam stoi nad głową, albo jak wy musicie komuś stać nad głową. Bliźnięta, jakieś informacje do wyjaśnienia, może was irytuje, kiedy musicie komuś wyjaśniać w kółko to samo, a ludzie nie rozumieją, albo ktoś was nie rozumie. Ale jest to dla was, tak jakby, nie wiem, o co tu chodzi, kochani, nauka cierpliwości. Mam takie ciary, gęsią skórę na całym ciele. Sukces, tak jakby miało wam to przynieść sukces, nauka jakiegoś zrozumienia czegoś, cierpliwości, testowanie waszego podejścia do jakiejś sytuacji. Inspirujecie innych, kiedy robicie coś.
bądźcie przygotowani na to, aby poświęcić siebie czasami, aby wiedzieć, w którym momencie poświęcić swój czas na coś. Tak jakby ktoś uważał, że przejęcie kontroli nad pewnymi rzeczami to jest jedyna opcja. Ale gdzieś tutaj widzę, że tak jakby współpraca jednak jest jakaś możliwość pewnej współpracy, która może przynieść jakieś konkretne korzyści. Tak, to może być związane. No kochani, powraca nam cały czas ta sama energia z Twoim przeznaczeniem. Może Twoim przeznaczeniem jest współpraca z innymi ludźmi. Może to jest to, przed czym uciekacie. Coś, co jest w tej chwili dla Was bardzo sprzeczne. Dla niektórych z Was warto sprawdzić węzeł księżycowy. Tak, cel misji Twojej duszy. Niektórzy z Was powinni jako karierę współpracować z innymi ludźmi, masowo z grupą ludzi. A gdzieś tutaj uciekacie od czegoś takiego. Współpraca z innymi, energia ma wagi, waga też się koncentruje na relacjach, mocno na relacjach. Waga, no kochani, zobaczcie, no dopiero powiedziałam waga. I na odwrocie mam rybki. Może to mówić o jakiejś wiedzy, mądrości spirytualnej, o pewnych decyzjach. Może to mówić o jakichś działaniach, współpracy, pracy, nie wiem, dla innych lub z innymi. Ktoś się może uczy, aby nauczać. Może ktoś się od Was czegoś uczy. Lub Wy może się uczycie czegoś od kogoś. Tak, to samo. No wypada, no zobaczcie, cały czas potwierdzenie tej samej energii. Energia lwa na odwrocie. I skorpiona. Może macie tutaj jakąś sytuację z którymś z tych znaków zodiaków oraz baran. I strzelec. No dobrze, może tutaj być jakaś sytuacja rodzinna, sytuacja w domu, w rodzinie, gdzie dotyczy się coś większej ilości ludzi. W jakiś sposób, nie wiem, coś Was łączy z tymi osobami, bo widzę, mam tutaj wysyp po prostu, dużo osób. Niektóre z tych znaków mogą być Wasze, bo może to być w Słońcu, Księżycu, ascendent, może w węźle księżycowym. Ale wiecie tutaj pewne rzeczy, tak jak mi się tutaj pokazywało, dla niektórych z Was ma tutaj coś związek z Waszą intuicją. Tak jakbyście musieli posłuchać swojej intuicji, co należy zrobić. Słyszę, back to the basic. Back to the basic, nie wiem, powrót do podstaw, do czegoś, co robiliście na początku. Co robiliście na początku? Może kiedyś też byliście w trudnej sytuacji i coś zaczęliście robić. I to coś zmieniło Wasze życie na lepsze. Może trzeba powrócić do czegoś. Lub, nie wiem, zainspirować się czymś, co wówczas robiliście i jak Wam pomogło, jak Was to, nie wiem, zmieniło. I nie wiem, zastanowić się, co ewentualnie można zrobić. Czy zrobić to samo, czy może gdzieś coś zmienić, dostosować, dopasować. Dla niektórych z Was mam tutaj wrażenie, jakbyście nie dowierzali pewnym rzeczom, jakbyście nie mogli dojrzeć czegoś wyraźnie. Jakby ciężko Wam było coś zaakceptować lub, nie wiem, zrozumieć. Dobrze, kochani, zobaczmy w takim razie, o czym nam powie tarot. Bajkowy tarot. Uwielbiam tą talię, to jest zawsze kolorowo. Ale słuchajcie, kochani, to tylko od nas zależy, czy nasze życie to bajka, czy nasze życie to jakiś thriller. Także, o, i już tutaj coś nam się wymknęło. Co tu ucieka? Wow, dostajecie jakąś moc, zmiana perspektywy odnośnie możliwości. As buław, kochani, i wisielec. Udaje Wam się, nie wiem, coś schwytać? Dla niektórych z Was może to mówić o tym, że wychodzi jakaś prawda na jaw, że pozwala Wam to w jakiś sposób ruszyć z miejsca. Może to mówić, że dostajecie jakieś nowe, nie wiem, możliwości, nowy początek, nowe pomysły, nowe idee. Możliwe, że przed dalszym rozwojem powstrzymuje Ciebie tylko Twoja dotychczasowa perspektywa, dlatego tutaj od pewnych rzeczy trzeba się tak jakby uwolnić. Tak jakby mi się to pokazuje, jakbyście mieli możliwości, jesteście w stanie wyczarować wszystko, o czym marzycie. Możecie mieć wszystko, o czym zapragniecie, ale jest w Was pewien lęk. Zobaczyłam 16, 17. Te numery mogą w jakiś sposób z Wami rezonować.
Ktoś może być urodzony 12 stycznia lub 1 grudnia, 16 stycznia lub 16 grudnia, 17 stycznia lub 17 grudnia. Jeśli jesteś nadmiernie przywiązany do jakiejś sytuacji lub spodziewanego rezultatu, musisz spróbować to odpuścić. Musisz spojrzeć na pewne sprawy z innej strony. Bardzo możliwe, że dla własnego rozwoju musisz coś poświęcić albo musisz odpuścić coś sobie. Jest tutaj nawołanie na zmianę perspektywy, bo wy macie możliwości, tak jakby macie możliwości, aby coś zrobić. Te możliwości są w waszych rękach, ale musicie coś poświęcić lub coś odpuścić, aby móc mieć to, o czym marzycie. Tak, wybór, kochani. Dwójka denarów. Odzyskanie równowagi, jest tu wybór jakiś przed wami. Wiecie, że już czas na pewne wybory, na zmiany, że musicie coś zrobić. Może szukacie równowagi w tej chwili, unikacie, nie wiem, pośpiechu. Jest tutaj dla was nawołanie, aby skoncentrować się na kolejnym zadaniu, aby skoncentrować się na kolejnych rzeczach, na tym, dokąd idziecie. Dla niektórych z was może to mówić o tym, aby dokonać wyboru, zamiast stać w miejscu i chronić się, bronić się. Możliwe, że miejsce, w którym w tej chwili jesteście, nie wiem, tak jakby pewne rzeczy się w waszym życiu pozmieniały, dużo rzeczy się tak jakby w waszym życiu odmieniło. Macie odczucie, że mieliście wszystko i straciliście wszystko. Dlaczego tak się dzieje? Jest tutaj dla was potrzeba zrozumienia pewnych rzeczy. Prosiliście o coś. Mieliście pewne życzenie, marzenie. Chcieliście czegoś i aby mogło to się stać, musi przyjść jakaś zmiana. Coś musi odejść, aby na to miejsce mogło przyjść coś nowego. A niektórych z was może to mówić o tym, że udaje wam się wybrnąć z jakiejś sytuacji. O mój gosz. Tak, dokładnie to usłyszałam, że spłynęła zła wiedźma. Ktoś, kto mógł robić na was jakąś magię, czarną magię, coś się zakańcza, uciekacie od czegoś. Udaje wam się, nie wiem, wydobyć się z jakiegoś miejsca, uciec od jakiejś iluzji, uciec od czyichś ataków. Ktoś, kto udawał tutaj taką bezbronną, cudowną istotkę, okazał się być katem najgorszym. Dobrze, kochani, zobaczmy sobie w takim razie, co do was idzie. Co do was idzie? Magik. Coś, co jest związane z waszą pracą. Czyli tak jakby transformujecie pewne rzeczy. Dla niektórych z was może to mówić o tym, że transformujecie swój ból w coś pięknego, tak? W pracę, w rozwój, w samorozwój, w udoskonalanie pewnych rzeczy. Tak jakbyście tworzyli własną historię po swojemu. A niektórych z was może to mówić o tym, że bez względu na to, co się dzieje, przez co przechodzicie, tak? Tak jakby tutaj cały czas może walczycie i robicie pewne rzeczy, ale w tym czasie nie poddajecie się i cały czas pracujecie nad swoimi marzeniami. I te marzenia widać, że są już tuż, tuż ku spełnieniu. O co tutaj jeszcze chodzi? Najbliższa przyszłość. Wow, kochani, no cudowną energię, powiem wam, tutaj macie. Może się pojawić jakaś nowa stabilność, coś związanego z domem, spełnieniem marzeń, szczęśliwa rodzina. Widzę tutaj taką szczęśliwą gromadkę. Mama i trójka dzieci, albo jakieś zwierzątka, trzy. Ktoś, kto jest mocno skoncentrowany na swojej pracy, na manifestowaniu pięknych rzeczy. A niektórych z was może to mówić o tym, że wybieracie się gdzieś na jakiś piknik pod namioty, że inspiruje was bardziej taki prosty styl życia niż życie w pałacu i zamartwianie się i stresy. Niektórzy z was potrzebują po prostu odpoczynku. Potrzebują odpocząć, nacieszyć się po prostu wolnością, dobrym posiłkiem, przyjemnością, naturą. Ktoś z was potrzebuje takiego prostego odpoczynku. A niektórych z was szykuje się tutaj właśnie coś takiego. Może planujecie taki odpoczynek? Może będzie dla was to dobrym rozwiązaniem, aby zrobić sobie jakąś taką wędrówkę. Zobaczyć, jak niewiele człowiekowi potrzeba do życia i do szczęścia.
Dla niektórych jest tutaj ogromna zmiana perspektywy odnośnie pewnych rzeczy w życiu. Najważniejsza wskazówka, no i tu już mi się coś pokazuje. Oj, kochani, widzicie, tutaj jest masa zmartwień. I pokazała mi się tutaj ta wrona, która tam siedziała i dziubała. Księżyc, czyli coś, co jest ukryte przed Wami. Coś, co Was czeka. Może czeka Was jakaś podróż. Dla niektórych z Was, kochani, jest tutaj coś... Wow! Dla niektórych z Was Wy nie wiecie o pewnych rzeczach. Martwicie się bardzo o pewne finanse, o pieniądze, o... Takie mam tutaj wrażenie, jakby tu był strach o to, jak sobie poradzicie w pewnej sytuacji. Niektórzy nie mogą spać po nocach. Jesteście przytłoczeni pewnymi rzeczami. Czujecie, jakby był taki ogromny natłok negatywnych myśli, z którymi nie możecie sobie poradzić. Jakby to miało wpływ na wiele stref Waszego życia. Ale nie widzicie tak jakby pewnych rzeczy. Jest tutaj coś, co jest ukryte przed Wami. Spójrzcie. Ona tutaj leci na jakimś, nie wiem, latającym dywanie. I zobaczcie, że tutaj kątem oka zauważa jakiś skarb. Tak, jest tutaj coś. Ktoś nie wiedział o tym. Ktoś się bardzo martwił tutaj o pewne rzeczy. Nocą ktoś może odkryć jakieś informacje. Niektórzy z Was mogą się dowiedzieć o pewnych rzeczach. Może wypoczywając lub podczas snu. Sen może być dla Was miejscem, w którym otrzymacie odpowiedź, jak macie, nie wiem, zarobić jakieś pieniądze, otrzymać coś albo coś, co Wam się należy. To da Wam klarowność. Zobaczcie, kochani, mamy księżyc i słońce. I księżyc, i słońce, tak? Czyli tak jakby... I zobaczcie, co mamy tuż za tym. Jest to dla Was tak jakby jakieś uzdrowienie, tak? To mamy w tle, po tym bólu, po tym strachu. Wy w tej chwili jesteście w cierpieniu. Wy jesteście nadal żyjecie czymś, co było. Dlatego jest dla Was silne nawołanie, aby z tego wyjść. Musicie to uleczyć. Nie możecie pozostawać w poczuciu bycia ofiarą. Dlatego, że musicie dostrzec, jaki jest w tym dar dla Was. Jakie to ma znaczenie? Dlaczego to się musiało wydarzyć? Co musiało się wydarzyć? I dlaczego to się musiało wydarzyć, tak? Do czego Wam to było być może potrzebne? Mamy słońce, kochani. Słońce to jest piękna energia. Także tak jakby przejrzeć na oczy, dostrzec pewne rzeczy jasno i wyraźnie. Dla niektórych z Was jest tutaj potrzebny czas na odosobnieniu właśnie. Niektórzy z Was potrzebują czasu gdzieś właśnie poza miastem, nie wiem... w lesie, koło jeziorka, w jakimś spokojnym miejscu, z dala od ludzi. Ten czas przyniesie Wam jakieś nowe, nie wiem, zrozumienie, tak jakby nowe wizje, pomysły, rozwiązania. Spełnią się dzięki czemuś Wasze marzenia. Tutaj to jest, kochani, praktycznie sama wielka arkana w tej energii. Dla niektórych z Was może to mówić o przejściu właśnie z poziomu materialnego na metafizycznym. Zmiana jakichś wyznawanych przez Ciebie wartości. Coś, co może wynikać z samotnych przemyśleń, z obserwacji wewnętrznych, jakieś zrozumienie, jakaś światłość, kochani. Coś, co było dla Was bardzo trudne, jesteście w stanie przetransformować poprzez właśnie rozmyślanie nad pewnymi rzeczami. Być może zbyt dużo czasu spędzacie w odosobnieniu i potrzeba Wam wspólnoty, albo jakiegoś związku. Dla niektórych z Was może to mówić o dużym wycofaniu, odosobnieniu, o nabraniu pewności siebie. Dla niektórych z Was może to mówić o tym, że tak jakby odzyskujecie silniejsze połączenie ze swoją intuicją, z tym boskim pierwiastkiem. Może widzicie nowe prawdy, nowe wymiary, nowe sytuacje, których wcześniej nie widzieliście. Tak jakby dostrzegacie pewne rzeczy wyraźniej. Księżyc i słońce zostaje oświetlone. I tutaj również mamy, tak jak on z tą latarnią, oświetla drogę, tak jakby wasi przewodnicy duchowi próbują wam w tym pomóc, oświetlić wam drogę. Dla niektórych z was ta ostatnia pełnia księżyca mogła być przełomowym momentem. Mogło się tutaj coś wydarzyć, pewne rzeczy zostały prawdopodobnie zamanifestowane. Słońce... Może to mówić o jakimś radosnym znaku, o ukończeniu czegoś, o zbieraniu owoców swojej pracy. Może to też mówić o wyjawieniu jakiejś prawdy, o tym, jakby pewna prawda miała ujrzeć światło dzienne, może o tym, jak kto co zrobił, tak naprawdę w rzeczywistości, co się stało. Dla niektórych może to mówić o tym, że komuś jest się tutaj trudno przyznać do swojego sukcesu przed samym sobą.
że trzeba umieć dostrzec słońce kryjące się za chmurami, trzeba dostrzec pewne rzeczy, tak? Niektórzy z Was przyzwyczaili się do tego, że musicie się bronić, że musicie chronić swojej energii, musicie bronić siebie, że ciągle Was ktoś atakuje. Zobaczmy, dokąd to idzie. Wow, kochani, tak, i mamy siłę. Na niektórych z Was jest tutaj poczucie straty, poczucie braku. Odczuwacie pewien brak, czujecie, że potrzebujecie więcej, że nie wystarcza Wam na pewne rzeczy. Ciężko Wam jest sobie w tej chwili z tym poradzić. Dla niektórych z Was jest tutaj zmiana, kochani, energii, miejsca, w którym jesteście. Czujecie brak, tak? Rozdaliście wszystko i czujecie brak. I to się odbija również na Waszych finansach, dlatego musicie zadbać o siebie, kochani. Musicie naładować własne baterie, bo to jest energia. Twoja energia to jest energia przepływu i energia dostatku. Jeżeli Twoje baterie są rozładowane, tak? Dlatego nawodnij swój ogród, jest jako główna energia. Głębokie uzdrawianie komórkowe, uzdrowienie siebie sprowadza Was na wyższy poziom materialny, dlatego że macie tą energię, macie czym dysponować. Być może w przeszłości, tak jak mówię, już coś zrobiliście, zaczęliście dbać bardziej o siebie, uzupełniliście swoje, nie wiem, były jakieś braki, uzupełniliście zasoby i mieliście wystarczająco energii, aby działać, aby wspierać innych, aby pomagać innym, aby dźwigać pewne rzeczy, ale to dlatego, że daliście sobie miłość. I tutaj jest powrót do podstaw, do danych rzeczy. Być może w tej chwili zrozumiecie, dlaczego od pewnych rzeczy mieliście nie odstępować, dlaczego pewne rzeczy mieliście się trzymać pewnych rzeczy i nie poddawać się w czymś. Odzyskaj wiarę i zaufanie, siłę. Dzisiaj mi się wyświetlił, kochani, taki fajny jeszcze taki obrazek, zobaczcie, akurat mam tutaj kartę Piękna i Bestia, tak? I tak właśnie było, że Belle miała do wyboru mężczyznę albo niedźwiedzia i wolała wybrać niedźwiadka. Belle przez cały czas nie wiedziała, że bestia zamieni się w pięknego księcia, tak? Nie wiedziała o tym, ona nie miała o tym pojęcia. Jednak wybrała jego, bo widziała w nim dobroć, jego duszy, tak? Jest tutaj jakaś ważna strefa, którą Wy dostrzegacie, której nie widzą inni. I to Was wyróżnia, kochani. Jest tutaj coś, zapracowaliście sobie na coś. Wszechświat to dostrzega, kochani, bo to Wy jesteście tą cesarzową. To Wy jesteście tą, nie wiem, boginią, tym Bogiem, tym kimś, kto ma ten złoty dotyk Midasa, tym kimś, kto ma możliwość, aby zrobić wszystko. Tak, widzimy, że macie pewne umiejętności w swoich dłoniach, tak jakby Twoje dłonie leczą, albo masz jakieś umiejętności, ale aby to móc wykorzystać lub odkryć, potrzebujesz znaleźć się w tym miejscu. Niektóre rzeczy Wam jest ciężko zaakceptować, kochani, ale to jest to, co Was prowadzi do szczęścia. Naprawdę w przyszłości podziękujecie sobie za to. W przyszłości podziękujecie sobie za to, że zdecydowaliście się odpocząć, że zdecydowaliście się odizolować, zadbać o siebie, tak, skoncentrować się na tym, co chcecie przyciągnąć do swojego życia. Niektórzy z Was porzucili pewne rzeczy. Dla niektórych z Was zakończyły się tutaj coś, co wydawało Wam się bajką. Jednak okazało się dla Was być czymś gorszym niż horrorem. Niektórzy z Was naprawdę stracili wszystko. Wydawało Wam się, że mieliście wszystko i straciliście wszystko. Jeżeli coś straciliście, to znaczy, kochani, że to nie było Wasze, że to nie było dla Was i że to nie było coś, co przyniosłoby spełnienie Waszej duszy. Musicie przepracować pewne rzeczy, dlatego że czeka na Was coś lepszego, coś piękniejszego. Dotychczas być może koncentrowaliście się nie na takich kwestiach, na jakich należało się koncentrować. Niektórzy z Was koncentrowali się bardzo mocno na pewnych strefach, może materialnych, albo podchodziliście do pewnych rzeczy no nie tak jak należy. Może to też mówić o tym, że były jakieś osoby w Waszym otoczeniu, które nie doceniały tego, kim byliście. Być może te osoby doceniały Was tylko za to, co mogliście im dać, co mogły z Was mieć. Były tu relacje jednostronne i dlatego... Tak, musiały się potoczyć pewne bolesne sytuacje, musieliście przejrzeć na oczy, aby zrozumieć, że niektóre osoby chcą Was mieć przy sobie tylko po to, aby móc Was wykorzystać, aby móc mieć z Was. Jest to bolesne zrozumienie, tak? Odechciewa się wszystkiego, wiem, rozumiem, czuję to, kochani, mam ciary na całym ciele, czuję te emocje. Odechciewa się wszystkiego. Człowiekowi się wydawało, że tak pracował ciężko na coś, że tak się starała, ktoś tu po prostu tego nie docenia, tylko robi tu tylko coś dla siebie, tak? Dopóki mogę to dać, to jest okej, ale jeżeli ja będę w potrzebie, to wiem, że no niestety, tak? Tak jakby do kogoś docierały tutaj pewne fakty. Ktoś widzi, że robił wszystko dla wszystkich, a w tej chwili sam jest
takim miejscu, gdzie nie ma możliwości, aby ktokolwiek pomógł, tak? Nawet nie chce ktoś już pomocy. Ktoś widzi, ty został tak wielokrotnie zraniony i zdradzony, że ktoś nie chce tej pomocy. Wystarczą te wszystkie rany. Nie ma już miejsca na to, żeby zadawać więcej ran. Ktoś nie ma już siły do tego. Nawet jeżeli coś się pojawi, to tak jakby ktoś mówi, nie chcę tego. Dajcie mi wszyscy święty spokój, zostawcie mnie. Nie mam już miejsca na to. Nie mam już chęci na to. Ktoś się broni, tak? Ktoś chce odizolować się gdzieś z dala od wszystkiego i po prostu bronić się. Niektórzy z Was bronią tego, co mają. A niektórych z Was jest tutaj, tak? Tutaj mam tak jakby coś nowego, jakby jakaś nowa strefa, coś nowego jakby się miało wydarzyć. Niektórzy z Was zmieniają miejsce zamieszkania. Coś dobiega końca. Zostaje powiedziana pewna prawda. Coś dobiega końca, kochani. Zakończa się coś, co nie było dla Was dobre. Ktoś kogoś zdradził, ktoś nie doceniał czegoś, co miał, więc ktoś odchodzi ze swoimi darami i a ktoś inny, kto chciał wyrządzać krzywdy, został z tymi wszystkimi wyrządzonymi krzywdami, kochani. Dla niektórych z Was może to mówić o tym, że zostaliście porzuceni, aby odnaleźć swoją drugą połóweczkę. Dla niektórych z Was może to mówić o tym, że Wy musieliście odejść, Wy musieliście coś pozostawić, aby odnaleźć swoją drugą, prawdziwą połóweczkę. Dotychczas większość czasu wyglądała u Was jako tryb przetrwania. Cały czas musieliście walczyć o coś, bardzo się starać o coś. Kiedy z Waszej strony nie przychodziło ciężkie staranie, to ciągle byliście w bólu, ciągle był problem. Ciągle ciężar, ciągle musieliście dźwigać. Czuliście, jakbyście cały czas musieli dźwigać, tylko czekać, czekać i czekać, kiedy będzie w końcu odpowiedni czas. I takie możliwe, że były jakieś takie pojedyncze sytuacje, złudne momenty, w którym Wam się wydawało, że jesteście najszczęśliwsi w świecie i że to jest to, czego pragniecie. Jednak zaraz po tym, jeszcze tego samego dnia lub następnego, widzieliście jednak, jak jesteście przeciążeni pewnym ciężarem. I nie odczuwacie pewnego, nie wiem, szczęścia? Pomimo tego, co macie, jakby czujecie, że jesteście przeciążeni, jest tutaj potrzeba przetransformowania pewnych rzeczy, aby z tych kłód rzucanych pod nogi zbudować, nie wiem, statek, tratwę, aby móc wyruszyć w drogę, aby znaleźć rozwiązanie dla siebie. Widzę, że dla niektórych z Was macie tak jakby, widzę, macie i drewno, i miecze, tak mi się to pokazuje, tak? Czyli te buławy to są Wasze doświadczenia, i te miecze, czyli te różne boleści, te ciężary, to, co zostało Wam wyrządzone. Więc macie tak jakby siłę napędową i macie pewien bagaż, który jesteście w stanie przetransformować. Wystarczy to wykorzystać w odpowiedni sposób, kochani. Dlatego potrzebujecie odpoczynku. Dlatego potrzebujecie tak jakby zrewidować pewne rzeczy, przemyśleć pewne rzeczy. Co ja mogę z tym zrobić? Jak ja mogę to wykorzystać? Tak? Bo żadna sytuacja w moim życiu nie wydarza się przypadkowo, nie dzieje się to przez pomyłkę, bo coś tam się stało. Uj, tak się wydarzyło. Nie, nieprawda. Nigdy, ale to nigdy nic nie wydarza się w naszym życiu przez przypadek lub przez pomyłkę. Wszystko dzieje się po coś. Wszystko ma wyższy cel i plan. Tak jak zawsze mówię w czytaniu. Ja wiem, że w czytaniu, kiedy pokazują mi się pewne rzeczy, to wszystko ma znaczenie, bo wtedy Wszechświat z nami współpracuje. I tak samo w życiu codziennym, im bardziej Wy współpracujecie ze swoją intuicją, z Wszechświatem, z tym Waszym wewnętrznym głosem, zwracacie uwagę na znaki, które otrzymujecie. Jeżeli Wszechświat Ci mówi, to nie jest dla Ciebie, tak? I zostajecie odepchnięci, odrzuceni, to znaczy, że Wszechświat wie lepiej. Ma dla Ciebie coś o wiele lepszego, ale musisz najpierw to pozostawić, zrozumieć, uleczyć, tak? Zanim otrzymasz coś nowego, musisz uleczyć coś starego. Nie możesz wchodzić ze starymi ranami w nową relację, w nowy związek, w nowe strefy życiowe, bo możecie to zmarnować. Możecie zrujnować piękny dar, jeżeli wejdziecie w to ze złą energią, z bólem. Dla niektórych z Was może to o tym mówić, że w przeszłości już to się wydarzyło. Być może otrzymaliście piękne dary, ale weszliście w to ze straszną traumą i pewne rzeczy się rozpłynęły. Tak jak marzenia po prostu, tak jak widzę, jak piękne marzenia, które się wyświetlają, tak jakby na chmurze, widzę tak jakby billboard w powietrzu unoszący się i nagle podmuch wiatru i to te chmury się tak rozpływają i ten cała wizja i to wszystko, ta piękna wizja się rozmywa. Bo tutaj pewne rzeczy trzeba przetransformować, zanim coś zrobicie, zanim gdzieś wyruszycie, zanim podejmiecie decyzję,
Dlatego, że ta decyzja może być decyzją o ucieczce od czegoś. I co może prowadzić do jakichś, nie wiem, gorszych decyzji? Dlatego trzeba odzyskać równowagę w jakiejś sytuacji. Pewne rzeczy przetransformować. Widzę, że naprawdę są tutaj ogromne postępy w Was, bo Wy widzicie pewne rzeczy. Ważne jest to, że zbieracie te doświadczenia. Od pewnego czasu podchodzicie do pewnych rzeczy inaczej. Zaczynacie patrzeć na to, jaką na lekcję. Aha, okej, dobra, rozumiem. Zaczynacie transformować pewne rzeczy. Tak jakby używacie tego w swoim życiu. Używacie tego w swoich codziennych wyborach i działaniach, w planowaniu, w tym, dokąd idziecie. Co ze sobą zabieracie, a co pozostawiacie ze sobą? Co Wam dłużej nie służy, czego nie macie zamiaru ze sobą dźwigać? Kogo być może nie macie zamiaru ze sobą dźwigać? Wiecie o tym, że pewne osoby nie nadają się do tego, aby iść dalej z Wami. Nie przejdą przez tą drogę, bo nie widzą tej wizji, którą Wy widzicie. Aby zobaczyć tą wizję, którą Ty widzisz, trzeba mieć naprawdę piękną wyobraźnię. Tak jakby widzę jakby, tak jakby takie uschnięte róże w zimie, które wyglądają jakby straciły w zupełności życie. Wszystko uschło. Jest takie, nie ma w ogóle zieleni, jest wszystko takie brązowe. Wygląda jakby nie żyło. Ale jest ktoś, kto wie, że to żyje i ma nadzieję i to pielęgnuje i to podcina i podlewa i chroni i dba o to. I widzę, jak w momencie ta osoba tak jakby wie, ta osoba wie, co robi. Niektórzy z Was pracują w tej chwili w ogrodzie, robią pewne rzeczy, wiedzą, że trzeba zrobić jakieś małe rzeczy, tak jak sianie nasionka. I wiesz, Ty masz nadzieję, że to nasionko wykiełkuje. Wierzysz w to, że ono wykiełkuje i że Ty będziesz pielęgnować to nasionko, tak? Ale tak naprawdę nigdy nie mamy pewności. Bo pamiętajmy o tym, że równie dobrze na 10 nasionek 5 z nich może w ogóle nie wykiełkować. Nigdy nie mamy 100% pewności. Energia, którą w to wkładasz, to jest właśnie to, co działa cuda. Także tutaj również tak jakby pewne rzeczy rozumiecie i transformujecie. I o to tu chodzi, tak jakby wiecie, że pewne rzeczy możecie osiągnąć, przetransformować, możecie zdobyć. W przeszłości może nie wierzyliście w siebie na tyle, może nie mieliście pewnej wizji, nie mieliście planów, nie wiedzieliście, co macie zrobić. Niektórzy z Was musieli coś stracić, aby zobaczyć, że tak naprawdę ta wizja, którą dotychczas mieliście dla siebie, była bardzo ograniczona. I tak naprawdę Wasza wizja jest dużo obszerniejsza, piękniejsza, ważniejsza. W zupełnie innym kierunku. Zupełnie inne rzeczy są w tej chwili dla Was ważne. Dla niektórych z Was może to mówić o tym, że wtedy otaczaliście się inną grupą ludzi. Z innymi ludźmi rezonowaliście. Na ten moment nie pozostał prawie nikt z tej grupy ludzi. Wiele osób wyrządziło Wam krzywdy, wyrządziło Wam rany. Obarczyło Was winą za pewne sytuacje, za pewne rzeczy, tylko dlatego, że świeciliście sami swoim światłem. Tylko dlatego, że sami nosili w sobie pewien ból. Ktoś nie potrafił docenić tego, co ma. Kogoś bolało to, co Wy macie. Nie dlatego, że ktoś chciał mieć to, co Wy macie, czy żyć życiem, które Wy mieliście, ale tylko dlatego, że ta osoba widziała, że to dawało Ci zbyt wiele radości, że to było dla Ciebie zbyt piękne. Ktoś nie chciał Twojej radości. Walka, rywalizacja. Spójrzcie, kochani. Piątka buław i osąd. Tak jakby staliście się kozłem ofiarnym wielu osób, które w jakiś sposób... Tak jakby ktoś nie doceniał wartości tego, co miał. Ktoś nie rozumiał, nie doceniał tego, co miał. Ktoś wyrządzał ciągle krzywdę ludziom bliskim swojemu sercu. Osobom, które były bliskie. Nie wiem, czy to Wy to robiliście, czy ktoś Wam to robił, kochani. Ale widzę, tak jakby ktoś cały czas walczył, ranił siebie nawzajem. Kłótnie i walki. Osądzanie siebie nawzajem. I tutaj jakaś ważna prawda wyszła na jaw odnośnie tego. Ktoś się wyłamał z tego. Ktoś nie chciał brać udziału w tym. W jakichś plotkach, w wyśmiewaniu, w osądzaniu, w wytykaniu palcami, w obgadywaniu. Ktoś powiedział dosyć. Odciął się od czegoś. I w momencie, kiedy ta osoba się odcięła, nie wiem, czy to Wy się odcięliście, tak, to jest Wasze zwycięstwo, odcięcie się od tego, co toksyczne, kochani. Dlatego, że przejrzeliście pewne rzeczy na oczy. Wy coś wiedzieliście, zanim inni wiedzieli o tym. Dlatego wiedzieliście, co macie zrobić, jak się macie zachować.
i nie interesowało Was to, co kto sobie na ten temat pomyśli, jakie ktoś będzie miał podejście do tego. Dla Was było najważniejsze, abyście Wy w końcu żyli w spokoju, w szczęściu i w radości. I nie ma to znaczenia, w jakim miejscu to będzie. Chcecie po prostu świętego spokoju i móc cieszyć się swoim życiem. Z kimś być może chcecie miłości, chcecie satysfakcji w swoim życiu. Spełnienie emocjonalne. Tak, tutaj jest uosobnienie wielu wartości, wielkich wartości, chciałam powiedzieć. Niektórzy z Was tutaj jeszcze walczą z przywiązaniem do czegoś, kochani, do jakichś stref materialnych prawdopodobnie, kwestia, nie wiem, domu lub czegoś. Jest tutaj coś. Tak jakby trzeba się od czegoś uwolnić i ruszyć w drogę. Pozostawić za sobą wszystko to, co nie przyniesie Wam już żadnych zysków, żadnych korzyści. Pozostawić za sobą to, co stracone. Ale niektórych z Was może to mówić o uzdrowieniu, o porzuceniu jakichś toksycznych przyzwyczajeń. Niektórzy nadużywali tutaj jakieś używki, tak? Jakieś używki. Może to mówić o alkoholach, o jakichś napojach, o jakichś innych niezdrowych przyzwyczajeniach. Mogą się pojawić ważne wiadomości jakieś. Dla niektórych z Was mogą to być wiadomości w sierpniu lub w lipcu, lub o czymś, co się ma wydarzyć w lipcu lub w sierpniu. Może ktoś coś planuje, jakieś podróże. Dla niektórych z Was mam wrażenie, jakby tutaj pewne rzeczy składały się w całość, tak jakby Wszechświat współpracował, abyście mogli coś osiągnąć, zdobyć pewne rzeczy, otrzymać to, co Wam się należy, kochani. Niektórzy z Was planują jakąś podróż, wyjazd, tak to widzę tutaj po raz kolejny. Zmianę miejsca, w którym się znajdujecie, aby odzyskać pewność siebie. Nie godzicie się już na to, co gdzieś ktoś od Was wymagał. W tej chwili dla Was jest najważniejsza i najistotniejsza prawda. I nie chcecie również w swoim życiu nikogo, kto nie będzie z Wami szczery, tak? Jeśli jesteście z kimś, to jest to ktoś, to jest tak jakby, słyszę, Bonnie i Clyde, partner w każdej sytuacji. Ktoś, kto w każdej sytuacji stanie za Wami i pomoże Wam. Ktoś, z kim możecie podbijać świat. Niektórzy z Was odnaleźli taką osobę, niektórzy z Was odnajdą taką osobę. Ja tutaj widzę dużo energii właśnie par. Tak jakby ktoś no niejednokrotnie i wielokrotnie poświęcał się, aby zapracować na coś, na co zasługuje. Aby móc w końcu odpocząć. Aby zapracować sobie na zasłużony odpoczynek. Niektórzy z Was poznają również nowych, wspaniałych ludzi, ale to się odbędzie dopiero w momencie, kiedy, nie wiem, niektórzy z Was się przeprowadzą gdzieś, albo coś zmienią, miejsce pracy, albo miejsce zamieszkania. Zmiana jakaś tutaj, kochani, jest. Może to też mówić, że o tym, że podczas jakiejś podróży wydarzą się tutaj jakieś zmiany ważne dla Was. Dla niektórych z Was może to mówić o przebudzeniu się tak jakby do ważnej prawdy, wyjściu z Matrixa. Nowa prawda. Jakieś nowe, bo tak jakby wy już wiecie wiele rzeczy, ale dla niektórych z Was podczas najbliższej podróży lub jakiegoś wyjazdu może wyjść na jaw coś, o czym jeszcze nie wiedzieliście. Coś nowego. Dobrze, kochani, co ja tutaj jeszcze mam dla Was? Jeszcze szybciutko tu zobaczmy. Jakieś takie konkretniejsze rzeczy. O kim tu jest mowa, bo my chcemy się dowiedzieć, o kim to może być mowa. Rozwój, kochani. Piękna energia i los. Także los Wam sprzyja w rozwoju, w samorozwoju, w udoskonalaniu siebie. Stoją przed Wami wielkie szanse, które pomogą Wam odzyskać pewność siebie i komfort. Starajcie się być ostrożni, brać pod uwagę też wszystko to, co się przed Wami tutaj pojawia, aby nie być rozrzutnym, słyszę. Dla niektórych z Was gdzieś tutaj trzeba kontrolować rozrzutność. Niektórzy z Was mogą mieć tutaj jakąś sytuację w związku z jakąś osobą, która jest poważana, która może zajmować jakieś ważne stanowisko, ktoś, kto jest ukierunkowany na sukces. Możliwe, że jest tutaj ktoś, kto... osoba, w której wybuchają wielkie namiętności. U niektórych z Was może to mówić o jakimś nowym partnerstwie albo o rzeczach w partnerstwie, które się zmieniają. O pewnych poglądach. Może być tutaj... Możecie być w jakiejś... Albo jesteście w relacji, albo jest to ktoś, kogo poznacie, kochani. Ktoś, kto jest wiernym i uczciwym kochankiem. Ktoś, kto nie znosi jakichś takich pokrętnych zabiegów, dziwnych jakichś sytuacji pomiędzy tutaj ludźmi płci przeciwnej. Ktoś, kto lubi, jak wszystko jest wprost.
ktoś, kto deklaruje się tylko wtedy, kiedy jest całkowicie pewien swoich uczuć i czyichś uczuć. Wie, że nie zostanie na 100% odtrącony. Ta osoba może mieć tutaj ogromne niepewności, ta osoba może mieć tutaj też jakąś traumę odrzucenia. Jest to osoba, która jest kochającym i dbającym partnerem na całe życie. O rodzinę i o bliskich, tak? Ktoś z Was mógł mieć w przeszłości trochę inne doświadczenia, tak jak mi się to pokazywało, jakby tutaj zakończyły się pewne rzeczy. Zakończenie jakiejś relacji, gdzie tak jak mówię, gdzie musieliście się ciągle o coś starać, tak? Możliwe, że mieliście takiego tyrana w domu, że był ktoś, kto nie znosił sprzeciwu. Ktoś, kto był bardzo egoistyczny i myślał ciągle tylko o sobie, o swoich wygodach. Ktoś, kto nie przebierał w słowach i nie był cierpliwy. Osoba, która była bardzo niesprawiedliwa dla domowników albo dla partnera czy dla partnerki, osoby, która gdzieś tutaj, z którą w relacji ktoś był. Osoba, która była bardzo zmienna, szarpały tą osobą lub nadal, tak, gdzieś może szarpią tą osobą takie zmienne uczucia. Jest to ktoś, kto absolutnie nie zgadza się na rozstanie, na zakończenie pewnych rzeczy. Może być tutaj ktoś, kto jest urodzony 23 grudnia, 27 grudnia lub 24 grudnia. Może też być ktoś, kto jest urodzony 10 marca, 3 października, 2 października, 2 stycznia, 1 lutego. Nie wiem, kochani, mam takie wrażenie, jakby dla niektórych z Was była tutaj możliwość zdobycia jakiegoś prestiżowego stanowiska kierowniczego albo czegoś takiego. Dla niektórych z Was jest tutaj ogromna szansa na coś. Niektórzy z Was mogą mieć tutaj jakieś, nie wiem, niekomfortowe rzeczy, coś z dolną częścią brzucha, nie wiem, nerki, narządy rodowe, jelitogrupę, może tutaj trzeba coś skontrolować, albo nie wiem, zwracać uwagę na to, co jecie, czy myjecie warzywa, owoce, tak jakby tutaj mogły się pokazać pewne jakieś problemy może. Dla niektórych z Was może to mówić o nie wiem, nadużywaniu czegoś, jakiejś predyspozycji do nałogów. Tak jakby trzeba było tutaj zwrócić uwagę na to, co robicie, kochani. Żeby nie przesadzać z pewnymi rzeczami. Dla niektórych z Was trzeba zadbać tu o siebie, dlatego że Wasza energia będzie potrzebna w pracy, w czymś, czym się zajmujecie. Możliwe, że pojawią się tutaj jakieś sprawy w pracy, albo coś, co nie wiem, jeżeli macie tutaj jakieś sprawy sądowe, możliwe, że trzeba będzie poszukać tutaj kontaktu z jakąś osobą o wysokim stanowisku lub na wysokim stanowisku, z kimś, kto może Wam pomóc w jakiejś sprawie. Ale tak, los, wszystko w rękach losu. Jest ogromna szansa na to, że wylądujecie w komfortowym miejscu. Mamy samą pozytywną energię, także nawet jeżeli mieliście tutaj jakieś przeszkody, widać, że to było Wam potrzebne do rozwoju, tak? Ten samorozwój był niezbędny. W tej chwili trzeba się tutaj pokłonić nad pewnymi, nie wiem, strefami związanymi ze zdrowiem, kochani. Dla niektórych z Was może być tutaj, nie wiem, rozchwianie psychiki. Może przez długi czas żyliście w permanentnym strachu i jest tutaj jakieś takie wspomnienia wywoływane właśnie bólem, coś związane z przeszłością. I tak jakby na podstawie tego ktoś może przyciągać do siebie pewne rzeczy do tu i teraz, tak? Dlatego być może trzeba przerobić tutaj coś. No ten rozwój tak do mnie krzyczy, cały czas jakby na mnie patrzy. A niektórych może to mówić o tym, że jest gdzieś tutaj potrzebna troska rodziny, aby wrócić do równowagi psychicznej i fizycznej po ciężkich czasach. Może to też mówić o tym, że czyjś stan zdrowia się pogorszył i trzeba zmienić gdzieś kierunek działania. Może gdzieś ktoś otrzymał jakieś złe porady od jakichś niekompetentnych lub złośliwych, czy niszczących nadzieję, czy sukces ludzi. Dla niektórych mógł się pojawić jakieś, nie wiem, jakieś trudności, jakieś zagrożenia w miejscu pracy albo w miejscu zamieszkania, jakieś kłopoty z wyborem lub zmianą statutu lub zawodu. Jest tutaj coś takiego jakby związanego z tymi zmianami.
Może komuś się wydaje, że przegapił pewien moment, tak? Dla niektórych z Was może być, że zwlekaliście z czymś długi czas. Niektórzy mogą mieć problem ze znalezieniem odpowiedniej pracy, dobrego miejsca pracy lub z przedłużeniem pracy w jakimś miejscu. Niektórych z Was można też mówić o tym, że jest tutaj ktoś, kto udaje, że szuka pracy, ale tak naprawdę to ktoś nie ma sprecyzowanych poglądów na ten temat, nie wie do końca, czego chce. Dlatego trzeba tutaj może włożyć więcej pracy w samorozwój. Jest tutaj ktoś, kto poczuł już smak zarabiania dużych pieniędzy. I ktoś, kto szuka nowych, łatwych, zarobkowych sposobów. Może to też mówić dla niektórych o braku zaangażowania w pewne rzeczy. Także tutaj może trzeba właśnie z uporem działać, aż osiągniecie pewne kwestie. Jeśli tego nie będziecie robić, to mogą się pojawić tutaj jakieś... No tak jakby to jest właśnie, po to ten jest rozwój, aby zrozumieć pewne rzeczy, tak? Że można zaradzić jakimś trudnym sprawom urzędowym lub trudnym sprawom materialnym, ale trzeba tutaj w coś włożyć swoją pracę i gdzieś trzeba tutaj, nie wiem, wprowadzić jakąś ugodowość, mieć wyrozumiałość wobec innych ludzi, być może wobec jakiejś sytuacji. Dla niektórych z Was może być tutaj jakaś sytuacja z mężem lub z ojcem, aby być wyrozumiałym i troskliwym dla kogoś. Możliwe, że jest tu ktoś, kto wiecie, że można naprawdę polegać na tej osobie. Jest to ktoś, kto jest stały i wierny w uczuciach, jest kochający. Ale nie można też wykorzystywać tej osoby i tych możliwości. Jest to osoba bardzo czuła. Może to być jakiś żonaty mężczyzna, ktoś, kto unika kontaktów opartych na seksie, interesuje tą osobę tylko stały związek, najchętniej małżeński, zbudowany na uczciwości, na prawdzie i na miłości. Jest to ktoś, kto nie lubi jakichś takich przelotnych... Od początku mi się też to pokazywało, że nie ma tutaj żadnych jakichś takich przelotnych rzeczy. No, thank you. Także tutaj jest ktoś, kochani, jest ktoś, kto uznaje miłość, ktoś nie ufa łatwo. Nie ufa łatwo. Zdecydowanie, aby ta osoba zaufała, to potrzeba czasu na to. Jest to ktoś, kto jest naprawdę wymagający, ktoś, kto może jest zazdrosny, dlatego też, że nie ufa, tak? Ktoś ma złe doświadczenia z przeszłości. Dla niektórych z Was może to mówić o tym, że trzeba tu powiedzieć o pewnych rzeczach. Jeżeli jesteście w relacji z taką osobą, to trzeba jej mówić o pewnych rzeczach. Ta osoba może nie widzieć i nie rozumieć, że potrzebujecie więcej wyrażania jakiejś miłości, empatii. Dla niektórych też może mówić to o tym, że trzeba przestrzegać jakiejś diety. Dlatego, że istnieje możliwość choroby jelita grubego albo hemoroidów. I jakby trzeba było tutaj zadbać o pewne rzeczy, bo mogą się pojawić tutaj jelito grube i hemoroidy. Zobaczmy, kochani, bo tam w poprzedniej tej energii też coś miała na ten temat. Zerknijmy sobie, co tutaj nam to powie. Na jakiej podstawie to może być? Skąd tutaj te jelita? Problemy z jelitami, sprawy jelitowe. Jelita mamy, tak, kochani, jeśli ktoś się zastanawia, co to za księgę, tu wyciągłam. Możesz uzdrowić swoje życie. Louise L. Hay, fantastyczna książka. Jelita, a więc symbolizują uwolnienie się od tego, co zbędne. Proces uwalniania jest łatwy. Także dla osób, które mają tutaj jakieś problemy, komplikacje z jelitami, najlepiej zapisać sobie i powtarzać przynajmniej 3 razy dziennie taką afirmację właśnie. Proces uwalniania jest łatwy. Proces uwalniania jest łatwy. Jeżeli są tutaj jakieś choroby jelit, jest to obawa przed porzuceniem tego, co stare i niepotrzebne, tak jak to mówiliśmy, przywiązanie do czegoś. Dla Was tutaj również afirmacja, zróbcie sobie zrzut ekranu, jeżeli chcecie tego użyć. Swobodnie i łatwo uwalniam się od tego, co stare i z radością witam nowe. Jelito grube, wrzodniejące zapalenie, nawarstwione pokłady starych i chaotycznych myśli zamykających kanały, usuwania tego, co zbędne. Nurzanie się w lepkim błocie przeszłości. Tak jak tutaj mi się to pokazywało, jakby ktoś w przeszłości pozostawał z pewnymi rzeczami, jakby trzeba było wydostać się z tego miejsca. Odpuszczam i unieważniam
przeszłość. Myślę jasno, żyję teraźniejszością w spokoju i w radości. Jeli to kręte, zapalenie, lęk, zmartwienia, poczucie, że jest się nie dość dobrym. Kocham i akceptuję siebie. Robię wszystko najlepiej, jak umiem. Jestem cudowny, jestem spokojny. Tak, i tutaj mam jeszcze kamicę żółciową. O, jąkanie się. Ja się tutaj zaczęłam jąkać. No i dobra, sprawdźmy sobie. Niektórzy z Was może też mają problemy z jąkaniem. Niepewność. Nieumiejętność wyrażania siebie. Niepozwalanie sobie na płacz. Tak, kochani, dla niektórych często tak mam podczas czytań, że czuję, że muszę gdzieś tutaj po prostu, jakby mi się chciało wyć. Jakby ktoś po drugiej stronie płakał, a ja się powstrzymuję. Może przez to często łapię taką energię, że i się zacinam. A więc wolno mi wypowiadać się w swoim imieniu. Jestem teraz pewny w wyrażaniu siebie. Porozumiewam się w sposób pełny miłości. Zróbcie sobie, kochani, tutaj, jeżeli widać wystarczająco dobrze, zróbcie sobie zrzut ekranu tego, czego to dotyczy. Może o tak pokażę, to wtedy będzie widać całą stronę. Mam nadzieję, że mnie tutaj zaraz nie blokną gdzieś za udostępnianie. Polecam. Ja Wam pokazuję tylko jedną stronę, kochani, a tutaj jest cała strona z takimi informacjami. Cała strona, mówię, Boże. Cała masa stron z takimi informacjami. Oprócz tego jest tak jakby codzienna nauka, afirmacje, jak się uleczać, praca z lustrem, co można zrobić, jak sobie pomóc w danej sytuacji, kiedy musicie pracować ze swoim ciałem, kiedy wasze ciało fizyczne się buntuje, co trzeba zobaczyć, co trzeba sprawdzić, skąd to się bierze. Także dla niektórych z Was jest tutaj, trzymacie się kurczowo czegoś, boicie się czegoś odpuścić. 59, 59, zobaczmy sobie jeszcze tylko, co to znaczy. 5, 9, 5, to zobaczyłam w pierwszej kolejności. Najlepszy przyjaciel, bądź swoim najlepszym przyjacielem. Aniołowie proponują Ci, abyś został swoim najlepszym przyjacielem. Okaż dzisiaj troskę o siebie we wszystkim, co robisz. Zafunduj sobie dzień w spa, napisz o tym, co najbardziej w sobie kochasz i pomyśl o wszystkich osobach, którym ostatnio pomogłeś. Także dla niektórych z Was trzeba tutaj bardziej docenić siebie, dostrzec swoją wartość. Zobaczmy sobie, kochani, duszą podszyty, jakie hasło dla Was na dziś. Ktoś może być urodzony w 60 lub 61 roku, ktoś może mieć 60 lub 61 lat. Ktoś może być urodzony 1 czerwca lub 6 stycznia lub 6 czerwca. Lub 6 stycznia już mówiłam, dobra. Lub 16, tak? A więc, jak ktoś nie kocha, to nie zacznie. Jak ktoś nie chce, to nagle mu się nie zechce. Zakończ żebraninę. Nie to nie. Odpuść i idź dalej. Tak cholernie szczęśliwi są ludzie, którzy mogą kochać, wiedząc, że od strony drugiej osoby czują dokładnie to samo. Mówisz, że kogoś znasz. Mówisz, że wiesz, kim jest. Ale tak naprawdę to nic nie wiesz. Wiesz o nim tylko to, co pozwala Ci zobaczyć. Nic więcej. Nie znasz czyjejś historii, nie znasz głębi czyjejś duszy, nie znasz tajemnic, które skrywa. Widzisz tylko to, co na zewnątrz, tylko to, co ta osoba Ci pokaże. Tak łatwo jest Ci oceniać, nie znając przeszłości. Robisz to bez zastanowienia. A skąd to przekonanie, że Twój osąd jest zasadny i słuszny? Nigdy nie oceniaj po pozorach. Nie krzywdź innych ludzi. Nie oceniaj niczyjej drogi, nie znając sposobu, w jaki ten człowiek ją przeszedł. Za każdą twarzą kryje się historia, której nie znasz. Tak, kochani. I przechodzimy do Waszych pytań. Mam nadzieję, że Wasze pytanko już jest gotowe, że już wiecie, o co chcecie zapytać. Jeśli nie, to włączcie pauzę. Zastanówcie się, o co tutaj jeszcze macie jakieś wątpliwości. I gdy pytanie się pojawi, kochani, to włączcie sobie ponownie play. Nawodnij swój ogród, napijcie się, kochani, pijcie dużo wody, oczyszczajcie swój organizm z toksyn. Dla niektórych może być tutaj dobra taka głodóweczka trzydniowa na wodzie tylko. 3 dni dla oczyszczenia organizmu z jakichś toksyn. Może jest tutaj coś właśnie, jakieś problemy z jelitami i dobrze Wam zrobi właśnie takie oczyszczenie organizmu. Starać się jeść rzeczy lekkostrawne. Dobrze, zobaczmy. Odpowiedź na Wasze pytanie. Romans w pierwszej kolejności. Poproś innych o wsparcie. Mhm.
pokojowe rozwiązanie. Oraz na odwrocie mamy wybierz nowy kierunek. Więc trzeba gdzieś tutaj się zwrócić w inną stronę. Zobaczmy, o czym nam to jeszcze chce powiedzieć, kochani. O czym nam mówi romans? Akweny wodne. Spędzaj czas w pobliżu wody, na przykład nad jeziorem, rzeką lub oceanem, aby nabrać sił. Nawodnij swój ogród, kochani. Ja wszędzie widzę Was wodę, wodę, wodę i nad wodą. Może musicie się wybrać gdzieś nad wodę. Kochani, nie trzeba naprawdę wiele, pod namioty można. Kiedy wiecie, że ładna pogoda będzie i że będzie sprzyjał temu czas, wybierzcie się w takie miejsce. Pobądźcie tam po prostu w spokoju. Sytuacja w Twoim domu poprawia się, być może dzięki przeprowadzce lub zmianom na lepsze w pracy. Romans. O czym nam jeszcze mówi romans? Powierzanie obowiązków. Poproś innych, jak i również swoje anioły o pomoc, zamiast próbować zrobić wszystko samemu. Tak? I tutaj mamy też poproś innych o wsparcie. Na odwrocie mamy oczekuj cudu, Matka Maryja. Uwierz głęboko, że Twoje modlitwy zostaną wysłuchane i spełnione. Dobrze, a więc zobaczmy sobie w takim razie, poproś innych o wsparcie. Co w tej sytuacji? Uzdrowienie emocjonalne, kochani. Gdy Twoje serce wyleczy się z ran przeszłości, spłynie na Ciebie błogosławieństwo i miłość. Także pewne rzeczy trzeba tutaj uleczyć, kochani. Może trzeba z kimś porozmawiać, aby móc coś przetransformować, uleczyć. Poproś innych o wsparcie w jakiejś sytuacji, aby się uzdrowić. Wakacje. Odpowiedź, której poszukujesz, znajdziesz podczas wakacji, odpoczynku lub wyjazdu. Tak mi się to, kochani, pokazuje cały czas. Jakby jakieś rozwiązanie miało się dla Was pokazać. Jakieś wiadomości, może dowiecie się o czymś, ktoś gdzieś rozsiewał, może jakieś plotki, pewne rzeczy do Was dojdą, słyszę. Nowe przedsięwzięcie. Uwierz w siebie i zacznij realizować pomysł na nowy biznes lub wykorzystaj nadarzającą się okazję kariery. Tak jakby były tutaj jakieś nowe możliwości, ale aby mogło to faktycznie dla Was zaowocować tak jak należy, to tutaj musicie się skoncentrować na swoich priorytetach. Na odwrocie mamy asertywność. Broń swoich przekonań i mów tak jedynie wtedy, gdy naprawdę tego chcesz. Trzeba tutaj pewne rzeczy, kochani, odpuścić. Nie godzić się. Jeżeli coś nie jest dla Ciebie, no to mów nie. Inaczej będzie miało to na siebie negatywny wpływ, na Twoje zdrowie, na to, co Ciebie otacza. Oddajesz swoją energię. Pokojowe rozwiązanie. Ekspresja artystyczna. Także trzeba gdzieś pewne rzeczy przetransformować, wyrazić się, powiedzieć o pewnych rzeczach albo napisać o pewnych rzeczach. Wykorzystać w jakiś sposób swoją wewnętrzną magię, kochani. Zacząć w jakiś sposób kreować. Ktoś może mieć na imię Paweł. Ktoś może mieć na imię Nikolas. Ktoś może mieć na imię Mikołaj. Matka, żona, siostra, córka. Pokojowe rozwiązanie. Być może w relacji z jakąś kobietą. Pokojowe rozwiązanie. Trzeba tutaj uzdrowić pewne rzeczy, wyrazić pewne rzeczy, aby móc coś uzdrowić. Może uzdrowić jakąś relację, powiedzieć o pewnych rzeczach lub, nie wiem, przetransformować w jakiś sposób. Zaopiekuj się sobą. Matka Maryja, kochani, drugi raz mamy Matka Maryja. Mamy Matka Maryja, spójrzcie, tu mamy Matka Maryja i tutaj mamy matka, żona, siostra i córka. Może ktoś wybiera się do Was, nie wiem, tak jakby pewne rzeczy, jakaś podróż, albo Wy się gdzieś wybieracie, albo ktoś do Was się wybiera, widzę podróż. Zaopiekuj się sobą. Jeszcze jedną kartę. Chwila ciszy. I na odwrocie mamy wolność. Także uwalniacie się od czegoś, kochani. Trzeba tu podjąć pewne decyzje i po prostu... Najpierw zadbaj o siebie. Spędź chwilę w samotności. Odpoczywaj, medytuj i rozmyślaj. Musicie podjąć pewne kroki. Pewne niezbędne kroki. I widać, że Wszechświat tutaj będzie Was cały czas tak jakby popychał do tego. Nie spocznie, dopóki nie znajdziecie się tam, gdzie jest Wasze miejsce. Dla niektórych z Was jest tutaj silne nawołanie, aby oczyścić się, aby oczyścić swoje ciało, swoją przestrzeń, swój dom. Wybierz nowy kierunek. Czakra serca. Miłość jest najważniejsza. Serce to spektrum Twojego fizycznego ja, ukierunkowane przede wszystkim na miłość.
Jesteś bezpieczny, otwierając swoje serce, żeby kochać i być kochanym. Anioły są przy Tobie, chroniąc Cię i prowadząc. Słuchaj, tak? I tutaj też mamy chwila ciszy, wycisz się, zacznij słuchać w ciszy tego, co ma do Ciebie przyjść. Wycisz umysł i posłuchaj zapewnienia, że zadbano już o wszystko. Zachowaj spokój i otwartość, nie martwiąc się o sposób realizacji swoich pragnień. Wyciszony umysł i ciało usłyszy anielskie przesłania szybko i wyraźnie. Dlatego proszę Cię, słuchaj. Dla niektórych z Was jest to silne nawołanie, aby wybrać się gdzieś nad ocean, nad morze. Wzywa Was po prostu. Niewinność. Ukochany, w rzeczywistości każdy jest niewinny, bo nikt nie może zniweczyć doskonałości dzieła Bożego. Obwiniacie się za niektóre rzeczy, których nie można było pominąć, kochani. Mieliście swoje zadanie w tym. Ktoś miał swoje zadanie w tym. Każdy miał swoje zadanie w tym. Przekaż swoje zmartwienia aniołom i Bogu, a oni pomogą Ci złagodzić Jego ciężar. Przekaż mi swoje poczucie winy, złość, wstyd. Wszystko, co zaciemnia Twój obraz świata, aby móc znowu cieszyć się spokojem serca. Radość jest najważniejszą energią. To magiczne poczucie, że wszystko jest możliwe. Jej źródłem jest wdzięczność za dary, które niesie ze sobą każdy moment, każdy dzień, każda możliwość i każda sytuacja. Tak jak widziałam, dwoje tych ludzi, którzy siedzą sobie na brzegu jakiegoś jeziorka czy wody jakiejś, tak? Z tym namiocikiem i zadowoleni, wyglądają jakby nic więcej im nie było potrzebne do szczęścia, kochani. A więc radość, tak? Jej źródłem jest wdzięczność za dary, które niesie ze sobą każdy moment. Przyciąga i tworzy obecne i przyszłe chwile na najwyższym poziomie. Postaraj się więcej cieszyć tym, co masz, gdzie jesteś. Więcej doceniać to, co masz, gdzie jesteś. Pamiętaj o tym, że najważniejszą relacją w Twoim życiu jest związek z samym sobą oraz z Bogiem. A wszystkie inne wyrastają właśnie z tej. Chcąc przyciągnąć, uzdrowić lub zrównoważyć jakąś relację na zewnątrz Ciebie, musisz w pierwszej kolejności zacieśnić związek z samym kochającym Stwórcą. Kiedy poczujesz się bezpieczny i kochany, Twoje pozostałe związki rozkwitną. Jesteście prowadzeni, kochani, w odpowiednie miejsce. Musicie tylko zaufać. Co tutaj dla Was jeszcze? Ale deszcz kropi fajnie. A więc zbliża się radosny moment przeprowadzki do nowego domu lub rozpoczęcia kariery w nowym miejscu pracy. Ta zmiana doda Ci nowej, pozytywnej energii. No kochani, dla niektórych z Was ma to jakiś związek właśnie z kreowaniem, z wyrażaniem się. Jestem aniołem obfitości. Otrzymasz pieniądze, których potrzebujesz, a sposób, w jaki to się stanie, znajduje się w rękach Boga. Także miej wiarę, kochani, po raz kolejny. Uleczanie się, Archanioł Uriel, tak, czyli anioł psycholog, Twoje uczucia zostały uzdrowione, co pozwala Ci otworzyć się na większą miłość. Archanioł Uriel pomaga Ci pozbyć się gniewu i niemożności przebaczenia z Twojego serca i umysłu. Prosiliście o pomoc, więc przyjmijcie ją. I co od Archanioła Michała, kochani? Będziemy zmykać, będziemy kończyć. Wybacz samemu sobie, nie zrobiłeś nic złego. Dokładnie, to jest ta forma uleczenia. Zrozum, tak? To jest ta niewinność, to powraca. Wszystko dzieje się po coś, pamiętajcie o tym. Przestańcie się obwiniać, przestańcie się biczować, batować, pluć sobie w brodę. Wierz i ufaj. Uwierz, że wszystko jest w porządku, że wszystko będzie zaopiekowane dokładnie tak, jak należy. Musisz mieć nadzieję na pozytywne jutro. Przeczytam Wam, kochani, jeszcze, o czym Wam to dokładnie chcę powiedzieć. Wierz i ufaj, tak jakby większa wiara w to, że wszystko jest w porządku. I tu mamy, wybacz samemu sobie, najpierw zróbmy to. Ktoś może być urodzony w 94 roku lub mieć 49 lat. Ktoś może być urodzony 4 września lub 9 kwietnia. Archanioł Michał widzi, że wina koliduje ze szczęściem, którego poszukujesz. Prawdopodobnie obwiniasz się za coś, co stało się w przeszłości, ale nadszedł czas, żeby pozwolić temu odejść. Szczególnie wtedy, kiedy obwinianie siebie nie jest produktywne. Jest to dla Ciebie niezdrowe i musisz wiedzieć, że tak naprawdę nie zrobiłeś nic złego. Zrobiłeś wówczas wszystko to, co mogłeś zrobić w danym momencie. Także myśl i mów o sobie z miłością. Przestań wypominać przeszłość.
Pobłogosław tych, na których jesteś zły, jako uleczenie siebie i tej całej sytuacji. Wiedz, że nie potrafisz kontrolować reakcji ani uczuć innych ludzi. A niektórych z Was jest tutaj nawołanie, aby dołączyć do naszej grupy wsparcia na Facebooku, kochani. Możecie dołączyć do naszej grupy Oaza Dobrych Dusz, jeżeli posiadacie Facebooka. Niektórzy z Was, ja wiem, że tutaj wysyłacie zaproszenia, mi czasami się trochę zajmuję, zanim ja to nadrobię. Jestem sama, kochani, i ogarniam tutaj i YouTube'a, i na Facebooku kanał, i to, i tamto, i siamto. Jest tego trochę, plus maile, wiadomości prywatne. Jest tego po prostu naprawdę sporo. Już nie mówiąc o tym, ile czasu zajmują mi same filmy, same nagrania, tak? I tak dalej, komentarze. I oprócz tego mam własne życie, jakby ktoś nie wiedział. Także, kochani, jeżeli macie ochotę dołączyć do nas, to po prostu wyślijcie zaproszenie, obiecuję, że tak maks do tygodnia zawsze ogarniam to i co ileś tam dni przynajmniej staram się zajrzeć i zaakceptować zaproszenia. Pamiętajcie, że możecie tam się swobodnie poruszać, wspieramy siebie nawzajem, nie krytykujemy, nie staramy się sobie uprzykrzać życia. To samo w komentarzach, kochani, tutaj na kanale YouTube, tak? Kiedy wchodzicie w społeczność, kiedy wchodzimy w komentarze, kochani, jesteśmy tutaj po to, żeby siebie wspierać. Życie już jest wystarczająco ciężkie, żebyśmy mieli sobie jeszcze nawzajem je uprzykrzać. Także jeżeli tutaj przychodzisz, to mam nadzieję, że tylko i wyłącznie z miłością i aby dzielić się tą miłością. Nie ma tutaj miejsca na hejt, kochani. Jeżeli ktoś będzie wyżygiwał tutaj jakieś pretensje i jakieś nieprzyjemności, to przykro mi, kochani, to nie jest miejsce dla Was i no niestety będę blokować. Także to jest tylko takie dla Was proste potwierdzenie, jeżeli ktoś miał jakieś wątpliwości. Zobaczmy sobie, kochani, jeszcze wierz i ufaj, bo to też może być dla Was ważne. Wierz i ufaj, gdzie my to mamy? Już to pominęłam. A więc ktoś może być urodzony w 92 roku, lub ktoś może mieć 29 lat, ktoś może być urodzony 9 lutego lub 2 września. Aby rozwiązać tą sytuację, musisz uwierzyć w to, że od tej chwili wszystko już jest uleczone i pełne. W miarę gdy Twoja wiara staje się coraz silniejsza, droga do boskich rozwiązań będzie dla Ciebie otwarta. Zaufanie umożliwia umysłowi i ciału odpoczynek, który powoduje wzrost kreatywnej energii i siły. Dwóch wartości, które będą szczególnie pomocne. Więc obecna sytuacja zakończy się szczęśliwie. Pozytywne myślenie przyspieszy oczekiwane rezultaty. Zmartwienia oddaj Bogu i aniołom. Zaufaj osobie, o której się czegoś dowiadujesz. I przede wszystkim uwierz w siebie. I tutaj mam dla Was jeszcze, kochani, dwie modlitwy. A więc... Archaniele Michale, proszę, abyś pomógł mi oddalić od siebie winę i wybaczyć samemu sobie. Proszę, kieruj mną podczas uwalniania toksycznego gniewu i strachu w stosunku do innych. Dziękuję Ci, Archaniele Michale, za to, że pozwalasz mi być zrównoważonym i spokojnym. Oraz wierz i ufaj. A więc zanim pójdziesz dzisiaj spać, powiedz. Archaniele Michale, proszę, wejdź do moich snów i zamień strach na wiarę i zaufanie. Pozwól mi być przepełniony siłą, odwagą i pewnością siebie. I z takim nastawieniem, kochani, kładziemy się luli. Aby wstać rano właśnie z takim pozytywnym nastawieniem, z pozytywnym przekonaniem, że wszystko układa się tak, jak należy. Na koniec sobie jeszcze zobaczmy, co dla Was, jeżeli chodzi o self-love, czyli miłość do siebie. Tak, czyli trzeba tak jakby się zrównoważyć, kochani, wyciszyć, odnaleźć to spokojne miejsce, w którym możecie się zrównoważyć, zrównoważyć swoją energię. Oczekuj cudu, Matka Maryja krzyczy do mnie, czemu? Tutaj coś jest dla Was, czekajcie, kochani, muszę Wam to przeczytać. Tak, mieliśmy dwa razy Matka Maryja, tutaj może być jakaś ważna informacja dla Was. Ktoś może być urodzony w 84 lub 85 roku, ktoś może mieć 58 lub 48 lat, ktoś może być urodzony 4 lub 5 sierpnia, albo 8 kwietnia lub maja. A więc wiara rozświetla drogę, po której kroczysz. Gdy jesteśmy pozbawieni wiary, przyszłość napawa nas lękiem. Dlatego musisz podjąć niezbędne kroki, żeby napełnić wiarą swój umysł i serce. Możliwe, że straciliście gdzieś wizję z oczu i musicie na nowo rozbudzić w sobie tą pasję, tak? Nie trać zaufania w stosunku do siebie i do innych ludzi. Niech kaganek nadziei płonie wewnątrz Twojej duszy, gdyż nawet jej mały płomyk zdoła rozświetlić mroczną otchłań rozpaczy, tak? I to jest to światło, które widziałam, kochani, na początku, tak? Gdzie mi się pokazywało,
i ten pustelnik, tak jakby jakieś światło padało na wasze życie. Bądź również światłem, które przywraca poczucie wiary innym ludziom. Jeśli będziesz dzielił się swoją siłą z innymi, umocni to nie tylko ciebie, ale i cały świat. A więc pozbądź się niepokojących myśli. Myśl pozytywnie, bierz pod uwagę boskie wskazówki, które otrzymujesz. Módl się i zaangażuj się w niesienie ducha i pomocy. A więc o Matce Maryi, tak? Jest to ukochana Matka Chrystusa, która nazywana jest Matką Aniołów. Z powodu jej odwiecznej, cudownej mocy uzdrawiania, Maryja chętnie dopomoże każdemu, kto staje w obronie dziecka. Jest jego nauczycielem lub uzdrowicielem. Kocha dzieci. Zmierza do tego, by świat stał się dla nich bezpiecznym i szczęśliwym miejscem. Jeśli chcesz nieść pomoc dzieciom, poproś Matkę Maryję, by przydzieliła ci takiej boskiej pomocy i oświetliła ci, jakie masz boskie zadanie. Co miałam wam do przekazania tutaj jeszcze? Tak, to do mnie krzyczy. Tak, nie, coś jeszcze jest. Przestań osądzać siebie i innych. Musisz wyjść ze strefy komfortu. Zrobić coś nowego, coś innego. Zamień krytykę w miłość, w zaufanie, w współpracę. Niektórym z was jest pisane współpracować z innymi ludźmi, dlatego musicie właśnie się zwrócić do tego, jak możecie połączyć się z innymi osobami, jak może to pozytywnie wpłynąć na was wszystkich. Jak możesz stać się najprawdziwszą wersją siebie, aby czuć się pewnie pośród wszystkich ludzi. Pamiętaj o tym, że twoja dusza wyszeptuje ci miłość, spokój, to co dla ciebie najlepsze. Twoje ego krzyczy w strachu i powoduje lęk w twoim życiu. Także pamiętaj, aby słuchać właśnie tego łagodnego głosu. Co podpowiada ci twoja dusza? Co podpowiada ci twoje serce? Dla niektórych z was jest tutaj wymagana współpraca z innymi ludźmi. Trzeba odpuścić brak zaufania w siebie, brak wiary w siebie. Dostrzec swoją wartość, kochani, bo macie ogromną wartość. Pamiętajcie o tym, że musicie to też w sobie cały czas rozwijać, być bardziej pewni siebie. Ale aby to się stało, w pierwszej kolejności zadbaj o siebie, pamiętaj o tym. To jest pierwszy, najważniejszy krok. Back to the basics. Wróć do podstaw działania. Czy to jest, nie wiem, zwykłe rzeczy takie jak odżywianie, suplementacja, ruch fizyczny, nawadnianie organizmu, tak? Podstawy, tak? Najpierw zrób coś dla swojego ciała, a wtedy zobaczysz, że również i na poziomie psychicznym pewne rzeczy się zmienią. Będziesz mieć więcej energii, więcej chęci do działania, otworzysz się na więcej rzeczy, poczujesz się pewniej w swoim ciele, dzięki czemu też będziesz mieć ochotę więcej spędzać czasu na zewnątrz, na świeżym powietrzu. Jest tutaj tyle rzeczy, które za tym idą, kochani. Zmienia się wasza wizja, jasność waszego umysłu, zaczynacie widzieć klarowniej, mieć pewne marzenia, cele, plany. Chcecie zdobywać świat, podbijać świat, bo macie na to energię, tak? Kiedy dbacie o swoje ciało. Jeżeli szukacie tutaj pomocy, ja przede wszystkim specjalizuję się tutaj, mogłabym powiedzieć, w takim dopasowaniu odpowiednich suplementów, w rozpisaniu planu ewentualnie dnia, co jak działać, ewentualnie posiłki, co można zmienić, co można naprawić. Zaczynamy, wiadomo, od diety, tak? Bo ja tutaj widzę, że dla niektórych z was tutaj jest podstawa, zacząć od diety. Zadbać o siebie. Jesteście w stanie sami tu zrobić pewne rzeczy. Nie musicie, kochani, płacić za to. Nie musi was to kosztować pieniędzy, tak? Wszelka wiedza jest dostępna, kochani, wszędzie. Mamy książki, mamy internet. Na dzień dzisiejszy to jest tak łatwo dostępne, że no tak naprawdę no już ciężko jakąkolwiek wymówkę, tak? Jedyna wymówka to chyba tylko brak chęci. Także dla niektórych z was trzeba tutaj uwierzyć w siebie i po prostu zacząć działać. Zaufać, że jesteście w stanie osiągnąć to, o czym marzycie, małymi kroczkami do celu, tak? Nie doszliście do tego miejsca, w którym jesteście w jeden dzień i nie dojdziecie do tego miejsca, w którym pragniecie się znaleźć w jeden dzień, ale jeśli będziecie cały czas konsekwentnie wykonywać konkretne kroki i działania, to dotrzecie tam w końcu. I również przy pomocy innych osób, bo dla niektórych z was widzę, że, kochani, jest przed wami coś, współpraca z innymi ludźmi, grono osób, z którymi działacie. Jest tutaj tyle rzeczy jeszcze przed wami, tak? Ale trzeba się najpierw skoncentrować na sobie. Jak bardzo niekomfortowe dla ciebie w tej chwili to jest, jak bardzo nie masz ochoty się w tej chwili na tym pokłonić, to ty w tej chwili jesteś swoim głównym priorytetem. Także to by było, kochani, na tyle.
Dziękuję Wam serdecznie za dziś. Jeżeli cokolwiek z Wami tutaj rezonowało, to bardzo Was proszę o pozostawienie lajka, komentarza. Kliknijcie sobie, kochani, w dzwoneczek powiadomień, subskrypcję, tak, żeby mnie nie zgubić. Udostępnijcie. Dajcie znać, kochani, tak? Czy coś tutaj dla siebie stąd wyciągnęliście, czy coś z Wami tu rezonuje, bo po prostu ta energia dzisiaj do mnie krzyczała. Czasami czuję się, jakbym ciągle tutaj kogoś pouczała. Ale to nie chodzi o pouczanie, kochani, ja tylko przekazuję pewną energię. Rzeczy, które widzę, które wiem, sama przez nie też przeszłam, więc rozumiem. Rozumiem, przez co przechodzicie, kochani. Dziękuję Wam jeszcze raz. Do usłyszenia, do zobaczenia. Wspieram, wysyłam ogrom miłości i wsparcia. Do usłyszenia. Buziaczki, pa, pa.